co on jakiś... Widzieliście, jak on się teleportował? Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. No i słuchajcie, jak wiecie, w ostatnim miesiącu w sumie praktycznie każdego nowego skinka sobie ogrywamy zaraz po dodaniu i dzisiaj nie jest inaczej. Znowu zaraz po przebudzeniu wbijam zobaczyć, czy jest nowy skin, no i jest faktycznie nowy skin, barwny strzelec. Tak myślałem, że będzie, bo był on zapowiedziany razem z tym poprzednim skinem, stalowe oko chyba. No i ma ten skin coś, na co chyba wszyscy czekali, znaczy większość osób czekała, zwłaszcza za granicą. Ten plecak to był chyba najbardziej wyhypowana rzecz na świecie. Ludzie myśleli, jak je zdobyć. Mówili, że trzeba 3 lamy zdobyć, otworzyć, żeby go dostać. No nie, okazało się, że on będzie właśnie na tym skinie i to jest też część właśnie tego zestawu skinów, tej babeczki takiej z nosorożcem, którą ja bardzo lubię, którą bardzo często gram, więc na pewno sobie właśnie dzisiaj barwnego strzelca kupimy. Chociaż 3/4 moich skinów to dziewczyny, bo najbardziej lubię grać dziewczynami w Fortnite, no to dlatego plecaka chociażby tego skina warto kupić, no i tak czy siak, jest on całkiem fajny. A pod moim ostatnim odcinkiem ze stalowym okiem z nowym skinem stawiliście takie oto wyniki. 3500 to naprawdę spoko wynik, no ale dajcie czadu i wbijcie tutaj te 4000, że tak się poświęcam, wstaję rano i nagrywam, a nie lubię nagrywać z rana, no i zobaczymy. Dzisiaj również będzie gierka, więc tak. Tak więc tutaj barwny strzelec został zakupiony przeze mnie, bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy, tutaj jest jeszcze killów globalny, ale powiem szczerze, że nie do końca mi się ten killów podoba, więc ja go sobie kupować nie będę i zobaczmy, faktycznie, jest on tak wygląda, jeszcze z lamą tutaj w tym zestawie to powinien być naprawdę, zobaczcie, wszystko pod niego pasuje, więc jak najbardziej tak właśnie będziemy grali. Dobra moi drodzy, jesteśmy już w grze i lecimy chyba na najbardziej przypołowe miejsce w tym autobusie, wydaje mi się, że tak właśnie jest i... O jest. Troszeczkę mi się zrąbał lot, muszę przyznać. Zepsuł się, ale spoko. Być może nie będzie najgorzej. Mamy shotguna, shotgun na początek zawsze się przyda. Dużo osób tutaj leci, no bo to było w sumie pierwsza lokacja przy autobusie, więc nie ma co się dziwić tak naprawdę, że tutaj bardzo dużo osób podleciało. No ale shotgun i pistolet, czy to są najlepsze rzeczy na start? Może nie najlepsze, ale wydaje mi się, że nie najgorsze. Wiecie, wydaje mi się, że nie najgorsze. Wypijmy sobie tutaj szybko to. O. Jakieś pułapki są rozlosowywane. To chyba nie tutaj, to chyba nie tutaj. Wydaje mi się, że to w tamtym domu, wiecie? O, mam typa. O, otworzył drzwi i strzela od razu. Kurde, koluś, zepsułeś mi HP. No ale dobra, wyleczymy się szybko. Wyleczymy się szybko tym, co mamy pod ręką. Mam nadzieję, że jakieś znajdziemy jeszcze ten. Wiecie, usłyszałem otwierające się drzwi i byłem pewien, że tutaj wejszedł już. No a się okazało, że jeszcze nie wszedł, więc... Więc tak trzeba było to troszeczkę na spokojniej rozegrać. Zawsze mnie wkurza to wejście tutaj. Ale dobra, otwórzmy szybko skrzynkę. Granatnik. Granatnik to jest coś, co ja chętnie przyjmę. Tylko u mnie z HP-em, z HP słabo, wiecie? Więc przydałoby się coś z tym zrobić. O, typ wszedł. Wyczekany. Już myślałem, że popełniłem błąd, że nie wyciągnąłem granata. No ale może być i tak. Miał apteczkę, miał apteczkę, więc to na pewno się przyda. Szybko tutaj sobie przyjmę, ale to chyba nie tutaj. Zejdziemy sobie do środka. Jezu, ile tutaj się dymów dzieje, wiecie? Za dużo tego. Za dużo tego, ja nie lubię takich agresywnych startów. A teraz cicho, bo muszę słyszeć, czy ktoś może do mnie idzie. Mam nadzieję, że nie będzie szedł. Dajcie mi chociaż odetchnąć, dajcie mi jakiś karabin. Karabin się przyda. To z pewnością. No i jak wam się ten skinek podoba? Powiem wam tak, no moim zdaniem całkiem fajnie wygląda. Całkiem fajnie wygląda. Na pewno ten plecak to jest coś, dzięki czemu ja będę nim grał więcej. Znaczy, tym skinem, nie wiem, nie, chociaż fajny jest, więc tym skinem też na pewno będę grał więcej. Tylko problem jest taki, że nie mam kompletnie nic na daleko. Wezmę sobie chociaż to. A teraz wejdę tam na górę zobaczyć, czy może coś jeszcze zostawili. Muszę się nauczyć, że ten karabin mam pod trójką, wiecie, bo ja cały czas sobie zmieniam ustawienia, bo tak myślę sobie, o, tak będzie lepiej troszeczkę, może tak będzie gorzej. No i przez to wychodzi tak, że w takich walkach, wiecie, jak już się bije z kimś jeden na jeden,
to często zapominam, gdzie co miałem, bo na przykład wiecie, uruchamia mi się w głowie stare ustawienie broni i no tak jest, bo kiedyś miałem pod jedynką, miałem karabin. O Jezus. Czemu tutaj nikt tego nie wziął? Pod jedynką miałem karabin, pod dwójką shotguna i pod trójką coś tam. A mam tak ustawione, że jedynkę i dwójkę bardzo łatwo mi kliknąć. Więc no takie coś już nie działa. No ale spoko. O, leci. O, gdzieś tam się strzelałem chyba. Czyli dobrze słyszałem. Więc co, lecimy w dymy? Jasne, że lecimy. O, w tej bazie. A, dobra, jest w bazie, widziałem. Widziałem typa w bazie, więc... O, gdzieś do mnie snajperuje jak koleś. Co nie jest za dobrze z jednego powodu, że znowu mam mało HP i znowu gdzieś tam ten snajper do mnie sadził. Tutaj już też byłem w sumie przekonany, że może być naprawdę ciężko. O! Na chillku go zrobimy. A może i nie? Co on jakiś... Widzieliście jak on się teleportował? Dobra, to nie będzie takie łatwe, wiecie? To niestety nie będzie takie łatwe jak mi się wydawało. Chociaż no jedyne co mnie ratuje to to, że ten snajper tam go jeszcze purta. Ale on się przeteleportował, po prostu wziął, wychylił się i był już kilometr dalej. Jeżeli to nie było jakieś, nie wiem, coś dziwnego. No to była istna teleportacja. Dobra, tam cały czas do niego snajperzy gdzieś nawalają. On chyba nie wie, że ja tu jestem dalej. Może i wie, on się chyba leczy. O, patrzcie co on robi. Nie mogę się tak strzelać, wiecie? Debilem. No tak, no nie miało to racji bytu. Aj, ta ostatnia akcja była ciężka. Było ciężko, tutaj mnie dojechał typo, ale no nie wiedziałem co robić. No jakbym tutaj się z tym strzelał, z czym HP już też nie miałem, tamten mnie zbytnio obił. No gdyby się wtedy nie przeteleportował, to może. O Jezu, ten co rozpędził tam full auto śmierci. A jestem ciekaw tylko, który z nich? Ta, ten co tam w kampi za drzewem. No i czemu ja na przykład na takich bobów nie mogłem trafić? No chociaż no też nie byli jacyś specjaliści ci, z którymi się strzelałem. No ale tamten co wychylał, to mnie trafiał. No i widzieliście co się działo. No ale tak czy siak, no widzieliście chwilkę gameplayu z tego oto pana. Tutaj nie będę powtarzał miliona razy. Tutaj pierwsza moja gra, gramy, wstawiamy nowy skin, dajcie znać co o nim myślicie. Mi się bardzo podoba personalnie, ja na pewno będę nim grał, a to może był ten. Może ten mnie zraszował. Chociaż nie, no bo słyszę, chociaż. Kurde, może to faktycznie był ten, z którym ja się wtedy strzelałem. Michaelele, może, być może, dajcie znać co o tym myślicie. Myślałem, że wejdzie w pułapkę. Tak czy siak, jestem naprawdę ciekaw co myślicie o tym skinku. Tutaj jeszcze na szybko wam tylko pokażę jak będzie wyglądał. W ogóle zobaczcie tutaj, no nie, no jest trochę facetów, ale tak. Facet to darmowy, kupione.
Kupione. No jest kilku facetów, ale większość to jednak kobiety. Weźmy sobie tego skinka, bo właśnie jestem ciekaw, jak ten skinek z tym plecakiem będzie wyglądał. No i jak widzicie, naprawdę spoko, naprawdę spoko. I jeszcze interesuje mnie, jak ona by wyglądała z tym plecakiem. No, nie najgorzej. Tak czy siak, ja będę się już żegnał. Pamiętajcie, 4000 łapek. No i jak wyjdzie następny skin, to od razu go kupujemy i wstawiamy. Jak zawsze, zapraszam was na mojego fanpage'a, gdzie takie oto karty Google Play są do wygrania. Wbijcie, zostawcie lajka i czekać na postkonkursowy. Do tego zapraszam was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. Na dzisiaj moje Fortnite'owe świty. To wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa! Ba 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 ba